Cześć, to Asia. Dziś zapraszam Was na pyszny makaron z pieczarkami i piersią z kurczaka. Będziemy potrzebować oczywiście pieczarki, cebulę, czosnek, pierś z kurczaka jedną, około łyżeczki ziół prowansalskich i sól pieprz z przypraw, połowę tego, czyli 250 g serka mascarpone i makaron. Pieczarki kroimy na ćwiartki i podsmażamy je na suchej patelni. Masło dokładamy dopiero, kiedy pieczarki są już zrobione. W ten sposób oszczędzamy trochę tego masła. Dodajmy sól, pieprz i odkładamy na bok. Następnie na patelni podsmażamy trochę cebulki. Na koniec dodajemy odrobinę czosnku, żeby się nie przypalił. Odkładamy na bok i podsmażamy pierś z kurczaka. W międzyczasie zagotowujemy wodę i gotujemy makaron al dente. Tym razem ja nie użyłam świderek, tylko penne. Łączymy cały sos, czyli do piersi dokładamy ser, mascarpone, nasze pieczarki, cebulę, zioła i wszystko mieszamy i dodajemy makaron. Na wierzchu posypujemy odrobiną twardego sera i gotowe. Smacznego i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.